W tym odcinku zajmiemy się rozwiązywaniem równań wielomianowych. Rozwiązanie równania wielomianowego polega na wskazaniu wartości liczbowych niewiadomych z równania, które spełniają to równanie, jeśli oczywiście takie wartości w ogóle istnieją. Pierwiastkami równania, czyli rozwiązaniem równania, jest taka liczba lub są to takie liczby, które podstawione w miejsce niewiadomej sprawią, że wyrażenie to będzie równe 0. Żeby móc rozwiązać równanie wielomianowe, zwłaszcza takie, które jest wyższego stopnia niż stopień drugi, to musimy takie równanie, takie wyrażenie wielomianowe rozłożyć na czynniki pierwsze, czyli zapisać w postaci iloczynowej dwóch lub większej ilości wyrażeń stopnia drugiego bądź stopnia pierwszego. I w tym celu musimy rozłożyć takie wyrażenie na czynniki pierwsze. Jak to zrobić? Zajrzyj do moich filmów, do których linki znajdziesz w opisie do tego nagrania. Tam wszystko wyjaśnia. Natomiast popatrz na wyrażenie, na równanie, które mamy tutaj w tym zadaniu. Jest to wyrażenie stopnia trzeciego. I tutaj akurat to konkretne równanie możemy rozłożyć na czynniki pierwsze, korzystając z metody grupowania wyrazów. I pierwszą naszą grupą to będą te dwa pierwsze składniki, to będzie pierwsza grupa, natomiast drugą grupą będą dwa ostatnie składniki. I z pierwszego składnika, z pierwszej grupy wyłączamy 6x do kwadratu. Natomiast w nawiasie zapisujemy x odjąć 3. Z drugiej grupy wyłączamy minus 4, a w nawiasie zapisujemy x odjąć 3. Oczywiście całość jest równa 0. I teraz popatrz, jeżeli te nawiasy wymnożymy przez liczby, które przed nimi stoją, to otrzymamy wyrażenie wyjściowe. Teraz to, co już otrzymaliśmy, możemy przekształcić w następujący sposób. W jednym nawiasie zapisujemy 6x do kwadratu odjąć 4, a w drugim x odjąć 3. Całość jest równa 0. Oczywiście teraz również, jeżeli te nawiasy przez siebie wymnożymy, to również otrzymamy tutaj to wyrażenie z zadania, to wyrażenie wyjściowe. Generalnie stosując metodę grupowania wyrazów, chodzi o to, żeby w tych nawiasach tutaj, które otrzymaliśmy, otrzymać dokładnie to samo wyrażenie. I teraz zobacz, otrzymaliśmy w efekcie przekształceń iloczyn wyrażenia kwadratowego oraz wyrażenia liniowego. I teraz musimy wyznaczyć pierwiastki równania, pierwiastki tak naprawdę w tym przypadku poszczególnych nawiasów. Jeżeli chodzi o pierwszy nawias, to tutaj oczywiście możemy skorzystać z delty. Jeżeli nie jesteś pewien, w jaki sposób skorzystać z delty, to zachęcam Cię do obejrzenia innych moich filmów dotyczących zarówno funkcji kwadratowej, jak i wyrażeń kwadratowych. Linki do tych nagrań także znajdziesz w opisie do tego filmu, który właśnie teraz oglądasz. Możemy skorzystać z delty. Delta liczymy ze wzoru b kwadrat odjąć 4ac. I tutaj wypiszmy sobie dane, które są nam potrzebne do tego, żeby podstawić je do wzoru. A to jest wartość, która stoi przy najwyższej potędze, u nas jest równa 6. B to jest wartość, która stoi przy niewiadomej podniesionej do potęgi pierwszej. Tutaj nie mamy takiego wyrażenia, więc B jest równe 0. I C to jest wyraz wolny, który w tym przypadku ma wartość minus 4. Podstawmy zatem teraz te dane, które wypisaliśmy do wzoru. I tutaj otrzymujemy b do kwadratu, czyli 0 do kwadratu odjąć 4 razy 6 i razy minus 4. I to się równa 0 dodać 96, więc całość jest równa 96. Delta jest równa 96, czyli jest większa od 0. Oznacza to, że wyrażenie w tym nawiasie ma dwa rozwiązania, czyli ma dwa pierwiastki. Pierwszy pierwiastek liczymy ze wzoru minus b odjąć pierwiastek kwadratowy z delty dzielone na 2a, to się równa 0,
No właśnie, teraz jeszcze sobie tutaj nie zaznaczyliśmy pierwiastka kwadratowego z deltę, czyli będzie to pierwiastek kwadratowy z 96. Nie ma takiej liczby, która podniesiona do kwadratu da 96. Natomiast 96 możemy rozpisać jako iloczyn dwóch liczb, 16 i 6. I pierwiastek kwadratowy z 96 to jest 4, to są 4 pierwiastki kwadratowe z 6. Więc tutaj w tym miejscu podstawiam do wzoru minus 4 pierwiastki kwadratowe z 6 dzielone na 2a, czyli dzielone na 2 razy 6. To się równa minus 4 pierwiastki kwadratowe z 6 dzielone na 12. Licznik i mianownik możemy podzielić przez 4, więc tutaj otrzymuję minus pierwiastek kwadratowy z 6 dzielone na 3. Pierwiastek kwadratowy z 6 to jest w przybliżeniu 2,45, dlatego ja tutaj liczę przybliżenie na razie, na ten moment tego naszego pierwiastka. Będzie to wartość minusowa i tutaj mamy 2,45 w liczniku, w mianowniku 3 i w przybliżeniu jest to równe minus 0,82. Dlaczego liczę tutaj przybliżenie? Liczę przybliżenie dlatego, że będę potrzebowała te moje pierwiastki uszeregować od najmniejszej do największej wartości. Do tego zaraz przejdziemy. Liczę teraz drugi pierwiastek wyrażenia tego kwadratowego i w tym celu skorzystam ze wzoru minus b, dodać pierwiastek kwadratowy z delty dzielone na 2a, to się równa 0, dodać 4 pierwiastki kwadratowe z 6 dzielone na 2 razy 6, to się równa 4 pierwiastki kwadratowe z 6 na 12 i tutaj również licznik i mianownik dzielę przez 6, przez 4 i otrzymuję w liczniku pierwiastek kwadratowy z 6, natomiast w mianowniku otrzymuję 3. I tutaj również policzę teraz przybliżoną wartość tego wyrażenia. W liczniku zapisuję 2,45, w mianowniku 3. 2,45 dzielone na 3 to w przybliżeniu jest 0,82. Dlaczego ja powiedziałam, że korzystając tutaj, czy wyznaczając pierwiastki wyrażenia z pierwszego nawiasu, mogę skorzystać z delty? Dlatego, że to wyrażenie mogę jeszcze, czy pierwiastki tego wyrażenia mogę policzyć jeszcze w inny sposób. Zobacz. 6x do potęgi drugiej odjąć 4 jest równe 0. Przenoszę czwórkę teraz na prawą stronę równania i tutaj otrzymuję 6x do kwadratu jest to równe 4. Obustronnie dzielę teraz przez 6 i otrzymuję x kwadrat równy 4/6, czyli x kwadrat jest równy, jeżeli podzielę teraz licznik i mianownik przez 2, to otrzymuję 2/3. I teraz zastanawiam się, jaką liczbę muszę podnieść do kwadratu, bądź jakie liczby muszę podnieść do kwadratu, żeby otrzymać 2/3. Są dwie takie liczby. Minus pierwiastek kwadratowy z 2/3 oraz plus pierwiastek kwadratowy z 2/3. I mogę to zapisać na takiej zasadzie, że tutaj mamy minus pierwiastek kwadratowy z 2 dzielone na pierwiastek kwadratowy z 3. Jeżeli teraz usunę niewymierność z mianownika, to tutaj otrzymam minus pierwiastek kwadratowy z 6 na 3, natomiast tutaj też usunę sobie niewymierność, natomiast wcześniej zapiszę ten ułamek, to wyrażenie w postaci takiego ułamka i na tym etapie usunę niewymierność. Czyli tutaj otrzymuję pierwiastek kwadratowy z 6 na 3, czyli zwróć uwagę, że otrzymałam dokładnie takie same wyrażenia, jak licząc deltę. Ja tutaj sobie to na razie odhaczę, odznaczę w taki sposób, żeby nam to nie przeszkadzało. Wyznaczyliśmy pierwiastki wyrażenia, które znajduje się w pierwszym nawiasie, natomiast jeszcze został nam ten drugi nawias i tutaj, żeby wyznaczyć pierwiastki tego wyrażenia,
to tak naprawdę tu już gołym okiem jest widoczne, że pierwiastkiem jest liczba 3. Natomiast jeżeli nie jesteś pewien, to możemy tutaj ułożyć sobie następujące równanie. X odjąć 3 jest równe 0, więc x jest równe 3. I teraz uszeregujemy sobie te nasze pierwiastki, które otrzymaliśmy rosnąco. Czyli pierwszym pierwiastkiem będzie minus pierwiastek kwadratowy z 6 na 2, drugim pierwiastek kwadratowy z 6, no nie na 2, tylko na 3 oczywiście, tak? Drugim będzie pierwiastek kwadratowy z 6 na 3, a trzecim będzie x równy 3. I na tym etapie możemy już sobie zapisać odpowiedź, że pierwszy pierwiastek to jest minus pierwiastek kwadratowy z 6 na 3, drugim jest pierwiastek kwadratowy z 6 na 3, natomiast trzecim jest liczba 3.